Cześć, witam w Watch & Work. Watch & Work to seria poradników wideo opracowana przez ContiTech i przeznaczona dla mechaników samochodowych. Z nami nauczysz się, jak szybko, łatwo i bezpiecznie wymieniać paski. Filmy przedstawiają profesjonalistom sposób postępowania krok po kroku. Warto z nami zostać, dzięki nim zaoszczędzisz czas podczas następnego montażu. Nazywam się Stefan Meyer i w każdym filmie zademonstruję Ci obsługę innego silnika. Spójrzmy teraz na dzisiejszy temat. Dziś mam dla Ciebie silnik 1.5 DCI od Nissan Almery z 2004 roku o kodzie silnika K9K. Do wymiany potrzebny będzie zestaw z pompą wody CT1035 WP2 i toolbox V02. Ja już wcześniej przygotowałem ten silnik. Zdemontuj wspornik silnika, osłonę paska rozrządu i koło pasowe wału korbowego. By można było ustawić silnik we właściwej pozycji, w koło pasowe wału korbowego należy wkręcić śrubę z elementem dystansowym. W napędzie rozrządu mamy dwa znaki. Pierwszy to otwór w pozycji około godziny 8, w który wsuwamy pin. Drugi od strony filtra oleju nad kołnierzem montażowym skrzyni biegów. Tam jest mała śrubka, którą wykręcamy, zastępując małym pinem. Aby ustawić GMP, obróć silnikiem tuż przed GMP. Następnie wkręć pin ustalający wał korbowego i pozwól, aby wał korbowy zatrzymał się na nim. Następnie drugi pin włóż tutaj, na górze. Silnik i napęd rozrządu zostały ustawione. Teraz możesz zacząć wymieniać komponenty. Należy odkręcić śrubę napinacza, zwolnić napięcie paska rozrządu i wymienić poszczególne komponenty. Ostrożnie przy montażu rolki napinacza. Rolka napinająca ma z tyłu uchwyt, który musi być dokładnie umiejscowiony w wycięciu w głowicy cylindrów. Spójrz na pasek ponownie. Pasek jest kierunkowy, ma dwa znaki, które muszą być ustawione na znakach silnika. Pierwszy punkt na kole wałka rozrządu na godzinie 12, drugi na kole pompy wysokociśnieniowej około godziny 1. Musi on być wyrównany z łbem śruby za nim. Zacznij montaż paska od koła wałka rozrządu. Znak na pasku rozrządu musi być wyrównany ze znakiem na kole wałka rozrządu. Kontynuuj w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż dojdziesz do rolki napinającej. Teraz musisz sobie trochę pomóc. Naciśnij wskaźnik rolki napinającej za pomocą wkrętaka, tak aby pasek dał się łatwo wsunąć na rolkę. Napinaj rolkę napinającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskaźnik znajdzie się na środku wycięcia. Aby sprawdzić napięcie paska rozrządu, zdemontuj obydwa piny i obróć dwukrotnie silnikiem zgodnie z kierunkiem obrotów. Sprawdź ponownie napięcie. OK, już prawie skończyliśmy. Musimy jedynie dokończyć montaż silnika. Przestrzegaj specyfikacji producenta i momentów dokręcania. Pamiętaj, zachowaj ostrożność. Zanim Wasz ulubieniec ponownie wyruszy na drogę, nie zapomnijcie o udokumentowaniu wymiany rozrządu. Umieść naszą naklejkę informacyjną w widocznym miejscu komory silnika.